Jak wzbudzić zaufanie klienta? Z dzisiejszego filmu dowiesz się, w jaki sposób sprawić, żeby klient Cię zaufał. Co zrobić, żeby postrzegał Cię jako eksperta, któremu będzie chciał powierzyć swoją sprawę i swoje zlecenie? Dowiesz się nie tylko, jak wzbudzić, ale też jak utrzymać zaufanie Twojego klienta. Ta umiejętność okazuje się szczególnie ważna, jeśli działasz we wszelkiego rodzaju branżach usług profesjonalnych, świadcząc usługi oparte na wiedzy i umiejętnościach. Obejrzyj ten film do końca i pomyśl, jak każdą z tych metod możesz zastosować w Twoim przypadku. Czasem mamy różne wyzwania, jeśli chodzi o zdobycie zaufania klienta. Na przykład, na początku prowadzenia przeze mnie kancelarii adwokackiej, zdobycie zaufania klientów przy moim młodym wieku i niewinnym wyglądzie było nie lada wyzwaniem. Bądź świadom, że klienci posługują się różnego rodzaju uproszczeniami i stereotypami, dlatego musimy aktywnie zadbać o to, jak jesteśmy przez nich postrzegani. Pięć najważniejszych sposobów, jak to zrobić, poznasz za chwilę. Po pierwsze i najważniejsze, zobacz, jakiego języka używasz. Sposób, w jaki komunikujesz z klientem, ma kluczowe znaczenie dla tego, jak jesteś postrzegany i czy klient odbiera ciebie jako eksperta w swojej branży. Nie gadżety, ubrania, wizytówki, ale właśnie język. Język jest tutaj decydujący. I wcale nie chodzi o to, żeby używać trudnego, branżowego słownictwa, którego twój klient nie rozumie. Ale o to, żeby w sposób dla niego zrozumiały komunikować również o kwestiach trudnych i mocno specjalistycznych. Co warto wiedzieć? Na przykład, jak posługiwać się językiem eksperckim? Ekspert nie mówi o sobie. Mówi o kliencie i mówi o faktach, ale nie o sobie. Ekspert mówi o koniecznościach, a nie o tym, co myśli albo co mu się wydaje. Zrób proste ćwiczenie. Ogranicz sformułowania typu myślę, że, uważam, że albo wydaje mi się, że. Zastąpię raczej zwrotami typu w tym konkretnym przypadku należy zrobić to i to, albo w pana sytuacji istotnym jest to i to. I zobacz, jak to wpływa na odbiór komunikowanych przez ciebie informacji. Ekspert nie używa zwrotów typu jakby, że tak powiem, nie używa zdrobnień, nie mówi o pieniążkach, z rozmysłem stosuje tryby warunkowe i przypuszczające i raczej robi to w odniesieniu do konkurencji niż do własnych rekomendacji. Spróbuj wyrobić sobie nawyk pilnowania słów i trybów, jakich używasz. O samym języku eksperckim szczerze możesz poczytać w mojej książce Usługi profesjonalne, którą możesz kupić w naszym sklepie. Drugi sposób, jak zdobyć zaufanie klienta, to umiejętne dobranie czasu, który potrzebujesz na propozycję rozwiązania dla klienta. Wbrew pozorom, szybka diagnoza nie jest wcale koniecznie oznaką profesjonalizmu. Jeśli wypowiadasz się na dany temat, nie uzyskując wcześniej kompletu koniecznych informacji, to taka sytuacja w wielu przypadkach będzie zapalała raczej lampkę ostrzegawczą. Zresztą zastanów się, co sam pomyślałbyś o lekarzu, który stawia kategoryczną diagnozę jeszcze zanim przeprowadzi szczegółowy wywiad i zleci konieczne badania. Gdy klient zwraca się do Ciebie z prośbą o udzielenie mu informacji, nie jest żadnym wstydem ani problemem odpowiedź, że musisz to dokładnie sprawdzić, zwłaszcza w kontekście usług prawnych, księgowych i tym podobne, gdy obowiązujące nas przepisy potrafią zmienić się nawet w ciągu jednej nocy. Nie stawiaj diagnozy bez uzyskania informacji, jak dokładnie wygląda sytuacja. Czego konkretnie klient potrzebuje i jakie są jego oczekiwania. Nawiązując do oczekiwań, przechodzimy do punktu trzeciego, czyli czy badasz czy sprawdzasz oczekiwania Twojego klienta. Podstawą wzbudzenia zaufania jest odpowiednie zbadanie oczekiwań i potrzeb danego klienta. Upewnij się, że wiesz, jaki w postrzeganiu klienta miałby być idealny rezultat Waszej współpracy. Nie zakładaj, że to wiesz, zapytaj o to. Dzięki pytaniu nie tylko dowiesz się, co z punktu widzenia klienta jest istotne, na przykład w przypadku usług prawnych, to może być wygrana, ale równie dobrze może chodzić o czas trwania sprawy, o przewagę negocjacyjną, o uzyskanie określonego wyniku albo informacji. Różne mogą być te przyczyny, które klient uważa za istotne z punktu widzenia sprawy. Pytając, sprawisz również, że klient poczuje się rozumiany i poczuje, że tobie autentycznie zależy na poznaniu jego potrzeb i na ich zaspokojeniu. Zadanie tego pytania nie tylko ma więc na celu uzyskanie informacji, ale też stworzenie odpowiedniego poczucia u klienta. Nie rezygnuj z tego. Kluczem do dostarczenia klientowi zadowalających go usług nie jest działanie po matku, ale ustalenie, co klient rozumie pod tym pojęciem, tego czego oczekuje i co jest dla niego ważne. Nie bój się o to pytać. Twoim celem jest dostarczenie usług na miarę oczekiwań i potrzeb klienta, a nie oczekiwań i potrzeb Twoich własnych. Czwarty punkt. Istotne przy zbudzaniu zaufania to odpowiedź na pytanie, czy na podstawie Twojego zachowania i dotychczasowych interakcji z Tobą można oczekiwać, że dotrzymasz słowa i wywiążesz się z ustaleń. To się zaczyna od takich, wydawałoby się, drobiazgów, jak punktualność, odpisywanie na maile, zachowanie w tajemnicy przekazanych informacji. Jeśli powiesz, że coś będzie gotowe na określony dzień lub godzinę, to musi tak być. Jeśli dotrzymywanie terminu nie będzie możliwe, uprzeć od razu swojego klienta i zasygnalizuj, że taka sytuacja może mieć miejsce. Zdumiewające, że na przykład prawnicy zazwyczaj nie mają problemu z dotrzymywaniem terminów procesowych i choćby nie wiem, co się działo, to pisma do sądu wysyłają zawsze na czas, nawet jak muszą je wysyłać w środku nocy na poczcie całodobowej. Ale jeśli już chodzi o dotrzymywanie innych ustaleń, to z tym bywa różnie. Nie może tak być. Jeśli ktoś ma Ci ufać, jeśli ma powierzyć Ci sprawy, które z jego punktu widzenia są najważniejsze, to nie możesz rzucać słów na wiatr i obiecywać i nie dotrzymywać obietnic, ustalać termin i się z niego nie wywiązywać. Zapamiętaj to, jeśli zdarza Ci się z przymrużeniem oka traktować ustalone z klientem terminy, to zmień to natychmiast. Piąty element wzbudzenia zaufania w biznesie i w relacjach z klientami, to odpowiedź na pytanie, jak wyglądasz i jakie sprawiasz wrażenie. Wzbudzenie zaufania do Twoich kompetencji często na początku zależy od wrażenia, jakie stwarzasz. Na to wrażenie składa się oczywiście język, jakiego używasz, ale też to, jak wyglądasz. I nie, oczywiście nie chodzi tutaj o konieczność patowania z znanymi markami i drogimi gadżetami, ale o to, by Twój wygląd korespondował z zawodem, jaki wykonujesz. Twój wizerunek musi być spójny z tym, kim jesteś i czym się zajmujesz. Inaczej na spotkaniu z klientem prezentować się będzie księgowy, inaczej projektant wnętrz, a jeszcze inaczej psycholog czy na przykład adwokat. Twój wygląd w interakcjach z klientem, jak i w sytuacjach, gdy klienta reprezentujesz, wbrew pozorom, ma istotne znaczenie dla tego, czy klient będzie się czuł przy tobie bezpiecznie. Osobiście no, nie wyobrażam sobie, żebym mogła pójść na rozprawę albo negocjacje w imieniu klienta ubrana na sportowo, albo na przykład w poprzecieranych dżinsach. Zastanów się, jakie wrażenie chcesz stwarzać i na ile twój wygląd to wrażenie wzmacnia lub, lub też być może pogarsza. Nierzadko w rozmowach z klientami widzę, że Inaczej odbierane są osoby, które są ubrane klasycznie i elegancko, a inaczej takie, które do samego ubioru nie przywiązują wielkiej wagi. Oczywiście najważniejsze jest to, co masz w głowie, i to właśnie powinno decydować o zaufaniu. Ale umówmy się, tak nie zawsze jest. Często decyduje pierwsze wrażenie, które powstaje bez względu na to, czy się nawet odezwiesz, czy nie. I często właśnie od tego, jak wyglądasz, będzie zależało, z jakimi myślami klient usiądzie naprzeciwko ciebie. Ten twój wygląd to ma być nie tylko twój komfort, ale też komfort twojego klienta i również jego wizytówka, gdy idzie z tobą do sądu, na negocjacje albo na inne czynności. Pomyśl o tym, gdy następnym razem będziesz wybierać ubranie na dany dzień. I jeszcze jedno. Wyobraź sobie kogoś, kto jest profesjonalnym doradcą w jakiejkolwiek dziedzinie i jest ubrany w garnitur granatowy albo pomarańczowy. Taka osoba wzbudza inne odczucia, skojarzenia i wzbudza zaufanie co do różnych kompetencji. Różnica nie tkwi w człowieku, ale w Twoim umyśle i to w umyśle nieświadomym. Jeśli wyobrażasz sobie obcego człowieka, to wiedz, że dla klienta, który widzi Ciebie po raz pierwszy, ty też jesteś obcym człowiekiem, więc miej to na uwadze. Stosując te wymienione pięć zasad, trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, która powinna być widoczna w Twoim zachowaniu. Każdy z nas, i to w relacjach prywatnych i w zawodowych, ceni sobie, gdy ludzie są spójni i autentyczni. Świadomie lub nie, czujemy, kiedy ktoś jest z nami nieszczery. Podobnie nasi klienci. Na nic więc nawet najlepiej dopracowana komunikacja, jeśli nie będziemy z klientem szczerzy, jeśli nasze czyny nie będą spójne z naszymi deklaracjami. Zadbaj o to, aby być sobą i aby relacje, które budujesz z klientem, były naprawdę relacjami, a nie wyłącznie szybkimi transakcjami. Do tego nie ściemniaj klientowi i nie kłam. Na przykład nie opowiadaj, że masz doświadczenie, jeśli go nie masz. Daj znać w komentarzach, w jaki sposób według Ciebie najlepiej budować zaufanie w relacjach biznesowych, Napisz też, na jakie tematy chciałbyś obejrzeć kolejny film. A w międzyczasie, obejrzyj jeszcze ten film o tym, na jakich klientów uważać czyli o sygnałach ostrzegawczych w relacjach z klientem. Zajrzyj też do naszej księgarni, bo pojawiła się w niej już nasza nowa książka Wojna na słowa o tym, jak radzić sobie w konfliktach słownych w życiu, rodzinie i pracy. Link do sklepu znajdziesz w opisie pod filmem. Powodzenia i do zobaczenia następnym razem.